Dubaj to bardzo popularny kierunek turystyczny, jest to miasto przepychu i bogactwa, a także niesamowitego miksu kulturowego. Co i gdzie warto tutaj zjeść? Czy jedzenie w Dubaju jest drogie? W dzisiejszym filmie postaramy się odpowiedzieć na te pytania, a przy okazji pokażemy kilka miejsc i atrakcji, które warto lub nie zobaczyć. Zasubskrybujcie ten kanał i zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, my jesteśmy w Dubaju i to już chyba ostatni film z tego miasta. Dzisiaj pokażemy, co można w tym mieście zjeść. Dubaj to dynamicznie rozwijające się miasto. Imponujące drapacze chmur wyrosły na pustyni w ciągu zaledwie kilku dekad. Z racji swojego bogactwa i położenia znajdziecie w nim największe światowe sieci restauracji i w zasadzie każdą kuchnię świata. Jest też miejsce oczywiście na jedzenie bardziej lokalne i dzisiaj się nim zajmiemy. Uprzedzam, że to nie będzie tylko i wyłącznie kuchnia arabska, ale pamiętajcie, że Dubaj to tak naprawdę ogromny tygiel kulturowy. Zaczynamy od ciekawego miejsca, czyli od Al Seef, okolicy, która wygląda na bardzo starą, ale tak naprawdę powstała w 2017 roku. Tuż obok znajduje się jednak faktyczne stare miasto i tam zjemy pierwszy posiłek. Zanim jednak zaczniemy, to zapowiem Q&A dotyczące naszego wyjazdu do Dubaju, które pojawi się na kanale już niebawem, więc zadawajcie pytania o naszą podróż, o sam Dubaj i o co tylko chcecie w komentarzach. Na najciekawsze pytania odpowiemy w jednym z kolejnych odcinków. Jesteśmy w historycznej dzielnicy Al Fahidi, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, są historyczne miejsca i przyszliśmy na lunch do miejsca, które nazywa się Arabian Tea House. Jest to taka miejscowa sieć, obecna w kilku punktach w Dubaju, obecna też w Szardży czy w Podgoricy, w Czarnogórze, co jest ciekawe. Póki co mamy koktajle bezalkoholowe. Ja mam zmiętej limonki, a Sonia ma bananowy jakiś, tak? Banan, ananas, coś tam. Zamówiliśmy dania. Spróbujemy dzisiaj kuchni bardziej lokalnej. Myślę, że też na desery się skusimy, bo są ciekawe. Czekamy. Zamówiliśmy dwie rzeczy, dwie specjalności tego lokalu. Biryani z krewetkami, czyli taki ryż długoziarnisty, podany z marynowanymi krewetkami, z kukurydzą. Bardzo przyjemne danie, takie może być dość proste, ale naprawdę smaczne, sycące. Druga rzecz to takie szaszłyki z jagnięciny. Ta jagnięcina jest zrobiona w arabskich przyprawach oraz suszonej czarnej cytrynie, przez co ma taki dość charakterystyczny smak. Ona jest mocno przyprawiona, podana na takich szpadach. O! Tutaj sobie do chlebka dorzucę trochę ziół i cebuli i do tego wcisnę sok z limonki. Pyszna. Ta jagnięcina jest bardzo mocno przyprawiona, bardzo wyraźnie czuć te przyprawy, a poza tym jest mięciutka, nie jest taka żylasta, jak czasem jagnięcina bywa. Myślę, że to miejsce takie dania jak najbardziej potrafi. Świetne jest to miejsce. Mimo że jesteśmy najedzeni, to oczywiście nie mogliśmy sobie odpuścić jeszcze czegoś słodkiego. Mamy lody. Lody są w ogóle z mlekiem wielbłąda, więc taka ciekawostka. I są o smaku szafranowy, baklawa i daktyle. No i a propos daktyli, to mamy daktyle jeszcze tu razem z tachiną i pani nam mówiła, żeby to jakby sobie konsumować do kawy. I mamy tutaj kawkę. Kawa pachnie trochę jak herbata z mocnymi przyprawami, w takich ładnych kubeczkach. I mamy ponczusie. Jak to powiedział Maciek, biorę ponczusie, ale do końca nie wiem, co to jest. Widzę, że już one są bardzo słodkie, są w takiej glazurze. Do tego są kawałki orzechów włoskich. Wezmę od razu jednego na wizji. Ponczusie chrupiące. Nie są takie mięciutkie jak nasze polskie pączki, takie bardziej chrupiące. No dobra. Te ponczusie nazywają się ligamat, o ile dobrze to czytam. I to są ponczusie właśnie z tego regionu świata, z Emiratów Arabskich. Są one z kardamonem i szafranem, zalane gęstym syropem daktylowym. W tym przypadku posypane sezamem i orzechami włoskimi, ale spotkacie też takie, które są posypane pistacjami. To są właśnie takie chrupiące, w środku mięciutkie, ale bardziej czuć tą chrupiącą skorupkę. Pycha, bardzo słodkie. Jak to w przypadku pączków bywa, najlepsze są robione na świeżo i te były robione na świeżo. Musieliśmy trochę dłużej poczekać na nie, na jakieś 15–20 minut. Poza tym świetne są tutaj daktyle. Słyszeliśmy już od wielu osób, żeby jeść tutaj daktyle. No i one smakują inaczej niż takie daktyle, które kupimy w Polsce, bo są bardziej miękkie, takie rozpływające się w ustach, dalej szalenie słodkie. ale po prostu smaczniejsze, bardziej soczyste. Nie bez powodu tutaj są smaczniejsze, bo po prostu bliżej rosną. Najgorsze są te lody. Te lody szafranowe bardzo niedobre. W sensie chyba szafran do lodów nie jest dobrym dodatkiem. Jeśli chodzi o dwa pozostałe smaki, no to jest ok. Mleko wielbłąda powoduje, że te lody mają trochę inną konsystencję. Taką powiedzmy bardziej sorbetową. Nie jest taka śmietanowa. I szczerze mówiąc te lody smakują mi mniej niż takie tradycyjne z Polski. Smaki ciekawe, ale to mleko wielbłąda niekoniecznie. A kawa bardzo aromatyczna. Ja czuję kardamon przede wszystkim. Nie jest mocna, jest taka bardzo herbaciana. Przede wszystkim czuję te korzenne przyprawy, zwłaszcza kardamon. Do tych daktyli czy do pończusiów pasuje idealnie. Ile to wszystko tutaj kosztowało? Biryani z krewetkami 70 dirhamów, lemon lamp tikka, czyli te szaszłyki 66 dirhamów, koktajl z bananem 34 dirhamy, ten z limonką i miętą 36 dirhamów, kawa po arabsku, cały ten o banek plus daktyle 27 dirhamów, ponczusie 28 dirhamów i lody 37 dirhamów za całą porcję. Można wybrać 3 smaki właśnie, łącznie 298 dirhamów. Uwaga, obok Arabian Tea House jest podobna restauracja, nazywa się Local House Restaurant i kiedy w Arabian Tea House są tłumy, w niej nie ma nikogo. Zajrzeliśmy tam, zjedliśmy i nie było to nic wartego polecenia, także tak tylko ostrzegam. Z historycznej dzielnicy Dubaju blisko już do słynnego Złotego Targu. Trzeba tylko przeprawić się przez rzekę, można łódką za zaledwie 1 dirhama. Przyjechaliśmy do Secret Garden, czyli takiej kawiarni, restauracji, która ulokowana jest w centrum handlowym City Walk i tutaj podają bardzo zjawiskowe koktajle. W ogóle sama przestrzeń jest bardzo ładna. My zamówiliśmy 2 koktajle, które podano z dużą ilością dymu. Beauty and the Beast oraz Aladdin Lamp. U mnie Aladdin Lamp, u Sony Beauty and the Beast. W sumie nie do końca wiem, z czym są te koktajle, jak smakują, to się zaraz przekonamy, ale po prostu sposób podania był zjawiskowy. Ja ubrałam się tutaj pod kolor, jestem z pół gram ze ścianą, a w ogóle to miejsce jest takie, no takie typowo instagramowe. Tutaj wszystkie dziewczyny, instagramerki przychodzą sobie zrobić zdjęcia, ale to nie ja znalazłam w ogóle to miejsce, o dziwo, tylko Maciek. Tych koktajli fajnych jest tu dużo i ja trochę się nie mogłam zdecydować, bo wszystkie wyglądają pięknie, ale postawiłam na Piękną i Bestię, czyli Beauty and the Beast. Ten koktajl przyszedł w takiej kopule, tak jak była róża w Pięknej i Bestii, więc to mnie jakoś tak przekonało. Wypiliśmy nasze koktajle. Mój smakował jak zmiksowany smoczy owoc. Bardzo smaczny, no, po prostu zmiksowany smoczy owoc, bardzo ładnie podany, a Sony koktajl smakował jak nadzienie z pączków, miał bardzo taki różany smak. To są koktajle bezalkoholowe, a my jeszcze czekamy na kawkę, wypijemy kawkę i jedziemy dalej. Po koktajlach bezalkoholowych pijemy sobie kawkę, kemeksik, bardzo smaczna kawa, najlepsza póki co, którą piliśmy w Dubaju, ale to też jest pierwsza kawa chyba pita poza hotelem. Polecam. Jeśli czytacie o atrakcjach Dubaju, to jedną z częściej pojawiających się jest akwarium w Dubai Mall. Ponownie jesteśmy w Dubai Mall, tym razem wybraliśmy się do akwarium. My takie akwaria odwiedzamy raczej w naszych podróżach. Byliśmy między innymi, pamiętam, w takim fajnym akwarium w Lizbonie. W Genui. Ale w Lizbonie też byliśmy. Pierwsze co widzimy jak wchodzimy to jest taki tunel. No i on rzeczywiście robi wrażenie, aczkolwiek te szyby są takie mętne troszkę, więc to nie jest takie wyraźne na pewno to akwarium, ale no fajnie robi wrażenie, można porobić super zdjęcia, jest oczywiście taki efekt rybiego oka. Przed chwilą się wystraszyłam, bo dosłownie obok mnie rekin przepływał. Poza tunelem samo akwarium zrobiło na nas raczej złe wrażenie, bo zwierzęta są mocno ściśnięte na małych przestrzeniach, a dodatkowo bilet wstępu kosztuje prawie 200 zł od osoby, czyli stanowczo za drogo jak na to co widzieliśmy. Troszkę daliśmy się nabrać na tę atrakcję i stanowczo ją odradzamy. Polecamy za to pokaz fontan pod Burj Khalifą obok Dubai Mall. Piękna gra świateł, muzyki i tryskającej w jej takt wody. Co więcej, ta atrakcja jest całkowicie za darmo. Jedziemy na palmę, tą słynną palmę, czyli sztucznie uformowaną wyspę przy linii brzegowej w Dubaju. Takie palmy są obecnie dwie, mają być trzy. No i my jedziemy na tą najbardziej znaną, na której czubku jest hotel Atlantis. Jest taka kolejka, The Palm Monorail się nazywa. I można się nią przejechać, ponoć fajnie, dlatego jedziemy. Bo też można autem pojechać na tą palmę, no nie ma problemu z tym. Bilet kosztuje w tej z powrotem 30 dirhamów od osoby. No i zobaczymy, jak będzie. Ja lubię kolejki. Co można robić na samej palmie? Najlepiej to chyba nocować. Baza hotelowa jest ogromna. Są plaże, baseny i parki wodne, a w hotelu Atlantis znajdziecie też drugie akwarium. My koniec końców skoczyliśmy na drinka. Jesteśmy w Coco Bay. Jest to taka restauracja połączona z prywatną plażą. I można tu przyjść na śniadanie, na lunch, na obiad, na kolację, a przy okazji skorzystać z plaży i z dostępu do pięknej wody. Bardzo fajne miejsce, w ogóle jest tu świetny widok, bo jest tu z tyłu widok na wszystkie budynki drapacze chmur, a z jednej strony mamy piękną wodę. Naprzeciwko widzimy to koło, ten diabelski młyn, który widzieliśmy w pierwszy dzień o zachodzie słońca. No i w ogóle ta restauracja jest taka zrobiona w stylu Bali podobno, tak się reklamują. My w środku nie byliśmy, siedzimy na razie na zewnątrz. Jest tak bardzo przyjemnie i sobie zamówiliśmy koktajle, ponieważ na obiad idziemy gdzie indziej, ale są tu normalnie drinki alkoholowe. Ja mam jakiś taki z pandanem, jest taki słodko-kokosowy, fajny. No i tak myślimy, czy w jakiś dzień tu sobie po prostu nie przyjść, żeby nie zarezerwować sobie leżaków, czy takiego łóżka, tam widzimy, są też takie łóżka fajne. I nie skorzystać też trochę z wody i z plaży. Przejechaliśmy na pustynię. Jest to piasek. Na pustynię możecie wykupić wycieczki, różne biura organizują różne wycieczki, w sumie one są wszystkie bardzo podobne. Zaczęło się od tego, że pan przyjechał po nas do hotelu. No i przyjechaliśmy na pustynię, tam był taki moment, że oni spuszczali powietrze z opon, żeby chyba te opony były bardziej miękkie, żeby się nadawały tutaj do jazdy po tych wydmach. Teraz mieliśmy taką jazdę ostrą, na boki, skręcanie, góra, dół, więc jak lubicie takie rzeczy, to na pewno wam się spodoba. No i teraz mamy taki moment na fotki, a potem jeszcze czekają nas inne atrakcje, o których opowiemy. Jak tam ci się podoba na pustyni? Jest fajnie, dużo piasku. Jak byliście kiedyś w Łebie, pod Łebą, Słowińskim Parku Narodowym, to tam jest taka namiastka tego, bo są takie wydmy. No tylko, że zaraz za wydmami jest morze, a tutaj nie ma, tutaj jest piach. Niekończący się piach. Niekończący się piach, w sumie po horyzont jest pustynia. Tak się zastanawiałem, jak wykupowaliśmy tą wycieczkę, czy to będzie tak, że pojedziemy gdzieś blisko i będzie widać Burj Khalifę, nie? Ale trochę jechaliśmy tam, z 50 minut jechaliśmy, także nie widać w ogóle Dubaju. A jak ci się podobał rajd autem? Było momentami strasznie, nie wiedziałem, czy my się zaraz nie przewrócimy. Nie jestem przyzwyczajony do takich. A tutaj no, było momentami ekstremalnie. Jestem na wizji. Porobiliśmy zdjęcia, wyszły fajne, wejdźcie na nasze Instagramy, żeby zobaczyć, jak wyglądają. A teraz się zatrzymaliśmy na kolejnym przystanku, wśród jeszcze większej ilości piachu i takich górek fajnych, bo będziemy próbować jazdy na deskach po piasku, czyli taki sandboarding. Jesteśmy w miejscu, a to już mówiłam, że zjeżdżam na deskach, Maciek mnie nagrał. Generalnie można zjechać na desce tak jak na snowboardzie, ale ja nie jeżdżę na snowboardzie, bo jeżdżę na nartach, więc wolałam się tutaj nie wywalać na tym piasku, bo raczej by mi to nie wyszło zbytnio dobrze, ale pojechałam tak jak tutaj jeżdżą ci, którzy na desce nie jeżdżą, czyli usiadłam po prostu na pupie i tak jak na jabłuszku zjechałam z górki, no i było spoko. Najgorszy moment to jest, patrzcie za mną, wejść na górę. Nie chodzi o to, że ta góra jest stroma, tylko człowiek się zapada w ten piasek. Ja nie mogłam iść, w pewnym momencie ugrzęzłam, a nikt mi nie mógł pomóc, więc ja tak ledwo szłam z tą deską jeszcze. Ale no, ale zjazd fajny i tyle. Przyjechaliśmy na takie powitanie, dostaliśmy sparkling juice, czyli taki sok gazowany. Tutaj panowie nas witają, dostaliśmy też mokre ręczniczki na ochłodę, a poza tym przyjechaliśmy tak naprawdę porobić sobie też tu zdjęcia o zachodzie słońca. Nie było jakiegoś spektakularnego nieba, ale już się zdjęć narobiliśmy, więc na razie wystarczy. Rozdają napoje, a później jedziemy na jedzonko. Przyjechaliśmy na miejsce naszego posiłku. Czyli teraz kawa arabska oraz daktyle. Na stoliku już czekają na nas meze różnej maści. Jest hummus, baba ganoush. Tam jest chyba sałatka tabule, jakieś warzywa. No fajnie to wygląda, naprawdę ładnie. No i oczywiście będzie grill. Już widziałem, że tam mięsko jest rzucone. I zaczyna się grillować. Na razie przy stołeczku. Dostaliśmy mięsko z grilla. Widziałem, jak się grillowało i smakuje jak mięso z grilla. Wołowina udana, kurczak udany, jagnięcina tak niezbyt. Za twarda? Za twarda, no, jakieś warzywka, do tego sałatki, jak na taką wycieczkę, to spoko to jedzonko. Wiadomo, w restauracji można zjeść lepiej, ale tutaj jest inny klimacik, jest coś innego się dzieje. Jemy na pustyni w końcu. A ja byłam sobie zrobić tatuaż henną. Generalnie nie kręcą mnie jakoś tatuaże, ale stwierdziłam, że zapłacone, trzeba korzystać ze wszystkich atrakcji. Stwierdziłam, że pójdę, bo czemu nie? I mam taki tatuaż henny. Kto wie, może się teraz zakocham w tatuażach i niedługo będę cała wytatuowana. Piszcie, co mogłabym sobie wytatuować. Jeszcze takie ciastko na deser. Bardzo słodkie, zimne, mokre. Muzyka się zmieniła. Jest taka bardziej imprezowa. Przyjechaliśmy na zachód słońca, na plażę publiczną obok Burj Al Arab, tego siedmiogwiazdkowego hotelu, który wygląda jak żagiel, budynek żagiel. Pewnie kojarzycie. Dwie rzeczy jednak się wydarzyły. Po pierwsze jest zachmurzenie, więc zachód słońca no, był średni, a po drugie Burj Al Arab jest powoli zasłaniany przez budowę. Coś tutaj się buduje i już nie będzie takiego fajnego widoku na ten hotel z tego miejsca. Na zdjęciach, jak patrzyłem na Google Maps, no to piękny widok się rozpościerał, a teraz cóż, szkielet budowy oraz dźwigi. Jesteśmy w knajpie Bu Qtair Restaurant. Podchodzi się do tego okienka, no i do wyboru mamy albo rybę, albo krewetki. Fish or prawns. Jest tak no domowo, swojsko, więc myślę, że to może być takie dobre miejsce. Zamówiliśmy krewetki oraz rybę. Obie rzeczy są smażone w głębokim tłuszczu. Krewetki dodatkowo były w jakiejś takiej marynacie, już wtedy, kiedy je nam nakładano i ważono, bo tutaj się płaci za 100 gramów, za kilogram. I te krewetki wyglądają tak. Zjedliśmy już parę i są przepyszne. Mają odpowiednią konsystencję. Znowu są no. Nie mogę się powstrzymać. Mają odpowiednią konsystencję, są chrupiące od tego smażenia w głębokim tłuszczu, a poza tym są naprawdę pikantne. Nie jest to chyba jednak pikantność od papryczki. Tutaj widać, że to jest czymś przyprawione. Może to pieprz po prostu. Bardzo dobre. Ale w marynacie jakieś były takie. W marynacie też były na bank. Także no, te krewetki są super. Jedna z najlepszych krewetek, jakie jadłem, szczerze. Tutaj z kolei jest ryba, nazwy nie znamy. Pan nam ją przedstawił z imienia, że tak nazwy oczywiście, no z nazwy, ale no nie zapamiętaliśmy. Nie zapamiętaliśmy. To była chyba też jakaś arabska nazwa, tak szczerze, więc no trudno nam to było spamiętać. Ta ryba nie jest aż tak pikantna, też ma chrupiącą skórkę. Sama ryba taka dość mięsista, świeża. Mięsko takie bym powiedział wręcz delikatne. Takie miało być, ale w połączeniu z tą chrupiącą skórką jest o wiele ciekawsze. Do tego dostaliśmy taki chlebek, bardzo, bardzo smaczny. Jak pan powiedział bread, to myślałem, że to będzie zwykły chleb, ale oni tutaj takiego nie jedzą. Mamy też sos curry, taki dość lejący się, czy do ryby, czy do krewetek. My maczamy w nim chlebek. Mamy jeszcze warzywka, ogórki, kapustę, cebulę i limonkę, marchewkę. Za wszystko zapłaciłem 114 dirham. Mniej więcej połowę kosztowały krewetki, połowa ryba, z czego ryba miała chyba więcej gramów. Cenowo całkiem ok, jak za jakość tego jedzenia. I wiadomo, jemy na styropianowych talerzykach, plastikowymi sztućcami, więc no to nie jest żaden high class. Taki klimacik, ale jedzenie pierwsza klasa, przepyszne. Spróbowałem, czym były posypane te krewetki. No i to nie był pieprz, to był sproszkowany anyż, bardzo wyraźny smak anyżu, ale czuć go dopiero, kiedy posmakuje się samego tego proszku. Ostrość w krewetkach jest na pewno od marynaty. Bombastyczne wszystko. Zjedliśmy już i to było przepyszne, słuchajcie. Krewetki sztos, ta ryba też bardzo dobra. Dość pikantne wszystko, koniec końców, zwłaszcza zajadając jeszcze tym sosem curry. Jedno z lepszych miejsc, jeśli nie najlepsze, jakie odwiedziliśmy w Dubaju. Z chęcią bym tutaj wrócił, zwłaszcza na te krewetki, choć ta ryba też niczego sobie, ale te krewetki totalny must. I jeszcze taka ważna informacja, jeśli chodzi o płatność, tylko gotówką. Kartą tu nie zapłacicie, nie wiem gdzie jest najbliższy bankomat, lepiej mieć przy sobie pieniądz. I jeszcze takie ważne info, musieliśmy dopłacić za chlebek i sos 6 dirhamów. Na sam koniec. Jedno z ostatnich miejsc, które odwiedzamy w Dubaju, to Al Ustad Special Kebab, który znajduje się blisko tego starego miasta, tej dzielnicy takiej, w której już byliśmy parę razy. Chcieliśmy tutaj przyjść dzisiaj po południu, ale z powodu Ramadanu jest otwarte dopiero od 17:30 bodajże. Nie ma żadnej informacji o tym w internecie, także no niestety w Ramadanie jest tak, że czasem się nie wie, co się zostanie na miejscu, bo niby restauracje mogą być otwarte, ale nie muszą. Informacji często brak i dzisiaj się tak nadzieliliśmy. I zamówiliśmy tutaj plater dla dwóch osób, grillowane mięsa różnej maści. W sumie nie wiemy do końca, co to będzie. Mam nadzieję, że nam powiedzą, co to będzie. Dużo słyszałem opinii, że to jest najlepszy kebab w Dubaju. Jest to kebab irański, prowadzony przez Irańczyków. Lokal wygląda bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Jest dużo zdjęć, dużo jakichś wyróżnień. Czekamy. Dostaliśmy nasz talerz kebabu. Wszystko naprawdę bardzo, bardzo smaczne, mocno doprawione. Pan tutaj nam tłumaczył, co jest co, ale szczerze mówiąc nie zapamiętałem. Nagrałem to jego tłumaczenie, mam nadzieję, że wszystko słychać. And this is the chicken baharani, the dry lemon flavor. And this is the chicken yogurt. This is the little sour. And then this is the chicken shish kebab. And this is the lamb baharani. This one is the lamb yogurt. This is the shish kebab, not like meat. To jest kurczak z szafranem. Poza tym mamy kebaby z kurczaka i z baraniny. Różnią się one od siebie sposobem doprawienia, sposobem przyrządzenia. Wszystko jest bardzo intensywne, bardzo mocno doprawione i chyba nie będzie kłamstwem, jeśli powiem, że to mięso to najlepsze mięso, jakie jedliśmy w tym mieście, jeśli chodzi o kebaby. Mi chyba najbardziej smakuje ten taki najciemniejszy. Jest taki najbardziej wyrazisty. To baranina, nie? Tak, to baranina. Ciekawe miejsce. Istnieje od ponad 40 lat. Często polecane i myślę, że warto tutaj wpaść właśnie na taki talerz z różnymi mięsami. Może traficie na lepszą obsługę i lepiej wam to wszystko wytłumaczą. Nas tak od niechcenia troszkę tutaj potraktowano, ale wszystko naprawdę pyszne. W Dubaju znajdziecie wiele takich ekskluzywnych restauracji z pięknym widokiem, gdzie są jakieś spoty na zdjęcia, gdzie przychodzą jakieś, nie wiem, instagramerzy, celebryci i tak dalej. Warto też pójść do takich miejsc, tak? Bo mamy piękny widok na Dubaj, na przykład na Burj Khalifę. Ale dla mnie właśnie takie miejsca z dużą historią są dużo ciekawsze. Tutaj właśnie jak jestem, to no, czuję się jak w podróży, czyli czuję się, że odkrywamy jakieś nowe smaki, jakieś miejsca takie naprawdę ciekawe, które sprawiają, że jakby to miejsce ma też taką swoją kulturę i właśnie taka knajpa, która tutaj ma 40-letnią historię i widać to na każdym kroku, od mnóstwa zdjęć, po jakichś starych wyróżnień, wycinków gazet, artykułów. Samo jedzenie moim zdaniem jak najbardziej udane, chyba to jest prawda, co Maciek powiedział, że takie najlepsze tego rodzaju mięso, jakie jedliśmy tutaj. Obsługa rzeczywiście no, za dużo nam nie wytłumaczyła, ale bardzo mili ludzie. Dostaliśmy też dodatki różnej maści, tutaj mamy sos ala tzatziki, ale z takim miętowym smaczkiem. Mamy chlebki, mamy świeże warzywa pokrojone, tutaj sałata i kapusta, takie dodatki. Najlepsze mięsko oczywiście. Mięsko trzeba zjeść w całości, ziemniaczki można zostawić. Bardzo to było smaczne, nigdy chyba nie jadłem tak doprawionego mięsa, ale też nigdy nie jadłem w restauracji z kuchnią irańską, choćby irańskich kebabów. Jest to dla mnie totalna nowość, o której nie do końca potrafię opowiedzieć, ale też jestem przez to pewien, że warto tutaj przyjść, że jeśli jesteście w Dubaju, to powinniście odwiedzić to miejsce, by posmakować czegoś naprawdę nowego. Nie jestem do końca usatysfakcjonowany z tej wizyty, bo nie do końca wiem, co zjadłem, ale było to wszystko naprawdę pod kątem smaku fantastyczne, bardzo intensywne, jeśli chodzi o przyprawienie i z chęcią bym tutaj wrócił, gdybym był drugi raz w tym mieście. Za wszystko zapłaciliśmy 90 dirhamów, czyli za ten talerz dla dwóch osób i dwa napoje. Jeden z tańszych posiłków w tym mieście, a jaki smaczny, jeden z lepszych. Chyba już na zakończenie przygody z Dubajem deser. Deser, który nazywa się Kunafa. Dostałem parę wiadomości, że muszę to tutaj zjeść. Jest to deser taki popularny w świecie arabskim. Jest to deser z serem. Ja tutaj widzę przede wszystkim pistacje, widzę ciasto takie chyba jakieś smażone to wszystko jest. No i na zdjęciach to wygląda, jakby ten ser miał się nie wiadomo jak ciągnąć. Więc ja chyba sobie ukroję i spróbuję, nie? To się takie chrupkie wydaje z wierzchu. No, jakiś ser wypływa. Dostaliśmy same widelce. No ciągnie się. Patrzcie, jak się ciągnie. O, to nawet w reklamach Pizzy Hut tak się sernie ciągnął. O. I to jest deser. No dawaj. Gorące jeszcze. Jest to w takim słodkim sosie. Pewnie z jakiejś daktyli. W takim syropie bardziej nawet niż sosie. Przez to całość jest słodka. To ciasto też jest takie słodkie, takie... Ma, nie wiem, czy to widać na kamerze, ale jest takie poszarpane, takie niteczki, z takich niteczek się składa. O, widać, no. Ono też jest słodkie. No, ciekawy deser, nie wiem jak ja to zjem, bo to jest dość duże. No, ale chyba dam radę, co? Jest to jednocześnie bardzo słodkie i bardzo tłuste. Smakuje to trochę jak takie mozzarella sticks, ale w wersji na słodko. Dobre, dobre, ale dużo wszystkiego. Lepsze by było to w takiej malutkiej wersji, tylko do spróbowania, nie? Taki kawałek. Tak, tak, byłoby o wiele lepsze, ale nie było opcji wyboru rozmiaru. Jesteśmy w ogóle w okolicy, która nazywa się Al Seef. Byliśmy tu już wcześniej, widzieliście to w tym filmie. I jest to lokal, który nazywa się Nablus. Ale generalnie tą kunafę znajdziecie w wielu restauracjach. Jest takim lokalnym jedzeniem. Nie mówię, że to jest najlepsza kunafa w mieście, bo absolutnie nie mam ku temu jakichkolwiek podstaw. Po prostu chciałem tego gdziekolwiek spróbować. Więc jeśli na nią natraficie i macie ochotę na coś takiego mniej spotykanego, to śmiało zamawiajcie. Jest to danie, które też trzeba dość szybko jeść, no bo ten ser zastyga i już później nie jest taki fajny, kiedy już się tak nie ciągnie. To jest wyzwanie, biorąc pod uwagę rozmiar tego deseru. Ja chyba nie dam rady. Już coś czuję za połowę i... Oj. Deser kosztował 22 dirhamy. Jak za taki duży deser, to w sumie całkiem spoko. Kolejka jedzie. Zanim mnie wyłączycie, przypomnę jeszcze o Q&A o naszym pobycie w Dubaju. Zadawajcie pytania o naszą podróż, o sam Dubaj i o co tylko chcecie w komentarzach. Na najciekawsze odpowiemy w jednym z kolejnych odcinków. Poza tym zachęcamy do zapoznania się z playlistą z filmami z Dubaju. Znajdziecie na niej vlogi z restauracji Nusreta, Buraka, Gordona Ramseya czy Jamie'ego Olivera, a także filmy o polskich zapiekankach jedzonych w cieniu Burj Khalify, o rozczarowującym obiedzie konsumowanym na szczycie najwyższego budynku na świecie, o tanim pakistańskim jedzeniu wcinanym z Pawłem Gołdychem, czy o Polaku w Dubaju, który zarządza japońską restauracją. Dzięki obejrzeniu tych materiałów będziecie mieć pełniejszy obraz jedzenia w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Link do tej playlisty znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. I to tyle z Dubaju. Dajcie znać, jak wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego!